jest pani Katarzyna Dulniak. Po co pani przyjechała do Włocławka? Dulnik, przepraszam. Po co pani przyjecha do Włocławka? Przyjechałam po to, żeby spotkać się z dziewczynami, które kochają tak jak ja koszykówkę. Swoją przeszłość czy pani przełożyć na koszykówkę, na mapę koszykówki włocławskiej, bo włocławska koszykówka żeńska praktycznie nie istnieje. Nie istniała do wczoraj. Nie istniała, właśnie. Nie, istniała, tylko nie było głośno o niej. Dziewczyny trenują już od roku, a nawet dłużej. Chyba dopiero od roku. No tak, to koszykówka żeńska we Włocławku jest mniej popularna niż koszykówka męska. Trudno jest pokonać mistrzów Polski, dwukrotnych mistrzów Polski. Natomiast myślę, że to jest dobry sposób na promocję, na fajny tryb życia, na fajne spotkania i towarzyskie, i sportowe. Pani fundacja prowadzi szkolenia. Co te szkolenia w Włocławku mają dać? Pani, jako wykładowcy, ale także zawodniczka. To znaczy tak, ja nie przyjechałam po to, żeby coś uzyskać, tak? Przyjechałam po to, żeby podzielić się pasją. A jeśli ta pasja przyniesie coś lepszego, coś więcej, to będzie bardzo fajne. Ale dowie pani się coś nowego, co się dzieje w Włocławku, więc coś w pewnym sensie da tej fundacji również chyba. Tak, da, w dwie strony da, ale jakby nie, celem była dobra zabawa, przekazanie umiejętności koszykarskiej, przekazanie pasji, a nie zysk jakiś, nie wiem, bliżej nieokreślony. Nie, no jasna sprawa. Aha. Jak pani postrzega tę koszykówkę, którą pani zobaczyła? Od roku istnieją, troszeczkę więcej niż rok, a już dają sobie znakomite rady. Oprócz tego, że zajmowałam się zawodowo koszykówką, od lat jestem amatorką też, grającą w maxi koszykówkę, więc widzę różny poziom sportowy i dla mnie najważniejsze jest to serce, które dziewczyny dają na boisku. Tak? Dzisiaj, a dają? A dają olbrzymie. One dzisiaj same przekonały się, jak mają olbrzymie możliwości, o których nawet nie marzyły. Nauczyły się wiele, myślę, że nauczyły się bardzo wiele rzeczy technicznych, do których nawet nie podchodziły wcześniej, bo wydawało im się, że są poza ich zasięgiem możliwości. Z racji wieku, z racji umiejętności, z racji tego, że są kobietami. A raptem okazało się, że są w stanie zrobić eurostep, są w stanie zrobić wbicie, rzucają lewą ręką, robią lewy dwutakt, no i walczą. Ale to, że walczą, to nic dziwnego, bo walczyły też wcześniej. Czyli pani zdaniem koszykówka w Włocławku, żeńska koszykówka ma szansę i to olbrzymie, żeby się rozwijać? Tak, chociaż no my tutaj rozmawiamy o koszykówce amatorskiej, chociaż uważam, że w takim mieście, w którym koszykówka tak bardzo króluje, to dość dziwne jest, że jest tylko koszykówka męska. Że powinna zakwitnąć żeńska amatorska. Oczywiście, to myślę, że potrzeba kilku zapaleńców, którzy się za to wezmą, bo dzisiaj nawet była Łucja, która okazało się, że bardzo szybko się uczy i już nawet dla samej niej warto by było założyć zespół taki, który byłby perspektywiczny. To jest pani pierwsza wizyta w Włocławku? Tak, nigdy tu nie byłam. A kiedy pani następny raz przyjedzie? Jak tylko będę zaproszona. Dziękuję bardzo. Dzięki bardzo.